Witam serdecznie na kanale Przyroda JP. Gigantów z dzisiejszego odcinka nie przebije nic, bo dzisiejszy odcinek nazywa się 5 ssaków lądowych o najcięższych mózgach. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Słoń. Potwierdzono, że mózg słonia waży średnio 6000 gramów. Było to pewne, gdyż to największy ssak lądowy na Ziemi. Na Ziemi żyją dwa gatunki słoni. Indyjski i afrykański. Gdybyście byli ciekawi, dlaczego on ma te długie uszy, to odpowiadam wam, że po to, by się chłodzić. A to zdjęcie ma to lepiej wam zobrazować. Numer 2. Dorosły człowiek. Mózg dorosłego człowieka waży mniej więcej 1350 gramów. To ludzie odkryli tyle niesamowitych rzeczy, wynaleźli przedmioty, dzięki którym łatwiej wykonuje nam się pracę i zmieniają z roku na rok, z wieku na wiek, świat na lepszy. Prawa półkula mózgu odpowiada m.in. za myślenie twórcze i intuicję, a lewa za na przykład myślenie logiczne i pisanie. A oto prawa i lewa strona mózgu. Numer 3. Wielbłąd. Tak zwanym wielbłądem jest mówienie, że wielbłądy nie są mądrymi zwierzętami. Jak okazuje się, mózg wielbłąda waży średnio 762 gramy. Wielbłądy są zwierzętami żyjącymi w suchych miejscach. Gromadzą tłuszcz i wodę w swoich garbach. A oto wielbłąd jednogarbny. Numer 4. Żyrafa. Mózg żyrafy waży około 680 gramów. Co ciekawe, ma w swojej długiej szyi tyle samo kości co człowiek, czyli 7. Co więcej, żyrafa to najwyższy ssak na Ziemi. A oto żyrafa. Numer 5. Hipopotam. Mózg hipopotama waży około 582 gramy. Te zwierzęta spędzają dużo czasu pod wodą, gdyż chcą utrzymać wilgotną skórę. A oto mały hipopotam. Okej, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film się wam spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał, żeby otrzymywać powiadomienia o innych ciekawych filmach z tego kanału. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.